Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj będzie o teleturnieju 5 razy 5 w Polsce, a mianowicie w latach 90., kiedy to ten teleturniej właśnie tak się nazywał, lata 1995-99, bo wtedy był emitowany na antenie TVP2, a właściwie końcówka tego okresu, tak lata 97, 8, 9. Mam nadzieję, że nie przesadziłem, ponieważ wtedy zasady wyglądały inaczej niż na początku istnienia teleturnieju, ale zanim przejdę do sedna sprawy, to chciałbym wam powiedzieć, że wszystkie materiały do tego odcinka wziąłem z filmu VHS Records, stąd moje wielkie podziękowania dla Zdzigoda, który wstawił film z 5x5, fragment nagrania z teleturniejem 5x5. W podziękowaniu link do tego nagrania będzie w opisie. Wchodźcie, oglądajcie. Ale znając życie, to już na pewno to widzieliście. No nic, tak wyglądało logo teleturnieju 5x5 pod koniec lat 90. Tak wyglądała scenografia teleturnieju. Tutaj mamy studio, część oczywiście czerwoną i niebieską. Dwie dwuosobowe drużyny, prowadzący Marek Grabowski, który prowadził ten program przez cały czas istnienia na antenie telewizyjnej Dwójki. No i cóż, to był okres. Podobno październik 98, w ogóle nie, rok 1998, kiedy układano już sześcioliterowe słowa, ponieważ na początku były słowa pięcioliterowe, a tutaj mamy już sześcioliterowe. Czerwony, przepraszam, różowy taki bardziej kwadrat, to litera na prawidłowym miejscu. Żółty kwadrat to jest litera, która jest obecna w haśle, ale stoi nie na właściwym miejscu. Natomiast te niebieskie litery w niebieskich kwadratach to są litery, których w ogóle w haśle nie ma. No i cóż, za prawidłowo rozwiązane hasło 100 zł, za ułożenie lingo również 100 zł. No i właśnie tutaj mamy taką bardzo unikalną tablicę z liczbami. I jak to się mówiło w polskiej wersji, a na świecie to się nazywa po prostu lingo card. Ponieważ obejrzałem już parę wersji lingo na świecie, no i wszędzie widziałem kwadrat 5x5, czyli taką tablicę złożoną z 25 pól i tam były liczby. Natomiast polska tablica z końcówki lat 90. jest bardzo, bardzo unikalna. Wręcz można powiedzieć, że to ewenement na skalę światową, ponieważ po raz pierwszy w historii lingo kart była prostokątem, nie kwadratem, a prostokątem, 6x5, czyli 30 liczb. I trzeba było ułożyć lingo poziomo, pionowo lub na ukos. No. I tak wyglądała chyba najbardziej unikalna lingo kart na świecie. Karta lingo na świecie. I nigdzie indziej takiej nie było. Tylko u nas w Polsce, tylko w programie drugim pod koniec lat 90. Co więcej, po każdym prawidłowo odgadniętym haśle, a było 6 prób, ponieważ 5 prób dla jednej drużyny, jeżeli coś tam się nie powiodło, przejmowała hasło druga drużyna, jeżeli tej się nie powiodło, wracaliśmy do kolejnej, no a drużyna, która nie dała rady rozwiązać tego hasła przy piątej próbie, traciła kolejkę, hasło przejmowała kolejna drużyna i miała szóstą próbę z bonusową literą, i miała szansę rozwiązać to hasło. Jeśli się nie udało, no to trudno, pieniądze przepadały. A jeszcze jedna taka rzecz jest, że drużyna, która pomyliła się i traciła kolejkę, oddawała to hasło przeciwnikom z dodatkową literą za darmo. Bez względu na wszystko. I co jeszcze? Po każdym prawidłowo odgadniętym haśle mieliśmy losowanie. No i tutaj właśnie losowano z tego pojemnika dwie piłeczki. Piłeczki niebieskie to były piłeczki z numerami. Czerwone piłeczki bez numerów oznaczały utratę kolejki z automatu. I było coś takiego jak ta złota piłka. Złota piłka z liczbą 0. 0, czyli nic. I z tego, co udało mi się wywnioskować, wychodzi na to, że ta piłeczka automatycznie układała lingo. Po prostu
Z automatów zawodnicy zyskiwali premię. Pieniądze ekstra. Nie musieli długotrwale układać lingo, tylko po prostu brali i tą złotą piłkę i od razu wygrywali premię. Tak, na koniec każdego pojedynku, ponieważ na odcinek układano, pod koniec lat 90. układano 8 haseł na odcinek. 8 haseł. Wcześniej 10 haseł, ale to jest temat na zupełnie inny materiał. Ja się zajmę początkami teleturnieju 5x5 w Polsce w innym odcinku. Teraz pod koniec lat 90. właśnie układano 8 haseł na odcinek i po tych 8 hasłach ogłaszano wyniki. Tak wyglądało ogłaszanie wyników. No i ci zawodnicy, którzy mieli więcej pieniędzy, ta drużyna, która miała więcej pieniędzy, przechodziła do finału. Pokonani brali oczywiście to, co im się udało ugrać. Dostawali jeszcze nagrodę pocieszenia w postaci kuponów loteryjnych. No a potem był finał. Finał to wersja druga, ale taka niepełnoprawna, ponieważ w Polsce trochę tą drugą wersję finału zmodyfikowano. Ogólnie chodziło o to, żeby układać jak najwięcej haseł, żeby mieć prawo losowania jak największej ilości piłeczek. Ale o wersji drugiej finału zrobiłem oddzielny odcinek, odsyłam Was do tego odcinka. W Polsce modyfikacja polegała na tym, że było 2,5 minuty i w ciągu tych 2 minut i 30 sekund należało ułożyć jak najwięcej haseł. Każde hasło było warte 500 zł. No właśnie. I tak to wyglądało w końcówce lat 90. w Polsce, jeśli chodzi o 5x5. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!